Wydawnictwo skrzat przedstawia Rafał Klimczak Nudzi mi się i przedszkolaki Czyta Jan Marczewski. Nagranie Pik com Rozdział pierwszy. Nocny marek Kubuś dość często miał kłopoty z zaśnięciem. Niemal co wieczór prosił swoją mamę, aby pozwoliła mu posiedzieć trochę dłużej i pooglądać bajki, albo nawet nic nie robić, byleby tylko nie musiał iść spać. Ale mama chłopca nigdy się na to nie zgadzała i stanowczo odsyłała synka do łóżka. Tak było i tego wieczoru. Kochanie, jutro nowy dzień, musisz się wyspać. Mamo, ja już jestem duży! Zaprotestował kubuś. I stanął na palcach tak, by wydawał się wyższy. Owszem, odparła mama, masz już sześć lat i jesteś wystarczająco duży, aby pójść spać dodała, nie spoglądając nawet na wspinającego się na palce synka. Ale, mamo, ja i tak nie zasnę zapewniał chłopiec. Nie ustawał w wysiłkach odciągnięcia momentu udania się na nocny spoczynek. Możesz jednak próbować spokojnie stwierdziła mama. A jak będziesz się bardzo starał, to w końcu ci się uda. Cóż było począć? Rad, nie rad, Kuba poszedł do swojego łóżeczka. Przy okazji zamknął z hukiem drzwi od pokoju, dając do zrozumienia, jak bardzo jest niezadowolony.